Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście tak obserwuję listę, obserwuję mijający czas, aczkolwiek dzisiaj chcielibyśmy się bardzo trzymać planu, ponieważ mamy świadomość, że poszczególne osoby mogą chcieć być obecne na poszczególnych, na konkretnych wystąpieniach, dlatego będziemy starali się, żeby wszystkie nasze wystąpienia dzisiaj naszych gości zmieściły się w czasie, a program jest bardzo bogaty. Także myślę, że 2 minuty już tradycyjne akademickie mamy za sobą. Także chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa powitać. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszą konferencją i przybycie. No i chciałbym właśnie bez już dalszej zbędnej zwłoki rozpocząć program 2 dni konferencji, prezentacji Klawin, infrastruktury badawczej klawin.pl. Tym, jak dla tych z Państwa, którzy może śledzą nasze dotychczasowe seminaria, warsztaty, konferencje, tym razem program jest dość nietypowy. Chcielibyśmy przede wszystkim pokazać klawin.pl, infrastrukturę badawczą i badawczo-rozwojową już w tym momencie, poprzez jej przykładowe, wybrane zastosowania. Ale ponieważ może nie wszyscy jeszcze z Państwa, nie mieliśmy jeszcze może z przyjemności z Państwa gości, może nie słyszeliście o klawinie, także pozwolę sobie teraz wprowadzić bardzo przedstawić takie minimalne wprowadzenie do infrastruktury badawczej klawin, a potem po czym przejdziemy do programu, do głównych dalszych punktów programu. Klawin.pl jest infrastrukturą badawczą nauk humanistycznych i społecznych. Kiedyś zwykliśmy mówić dla nauk humanistycznych i społecznych, ponieważ tworzymy ją cały czas, rozwijamy dla nauk humanistycznych i społecznych, ale bardzo duża liczba użytkowników zastosowań i wykorzystania ośmiela nas, żebyśmy zaczęli mówić o sobie jako infrastrukturę badawczą nauk humanistycznych i społecznych, czyli wykorzystywaną przez naukowców z tych obszarów. Klawin jest częścią Europejskiego Konsorcjum Państw, które tworzą wspólnie infrastrukturę badawczą na poziomie europejskim, o czym jeszcze kilka słów. Klawin.pl jest polską częścią, która jest finansowana wyłącznie z polskich funduszy, podobnie jak infrastruktury poszczególne części w poszczególnych krajach. I klawin.pl zapewnia polski węzeł, tu w naszym przypadku jest to jeden, zlokalizowany na Politechnice, na zasadzie umowy między partnerami tworzącymi klawin w Polsce. I jeszcze będziemy w ciągu tych 2 dni mówić również o projekcie klawin.pl, nazywanym w skrócie klawin.pl BIS, który jest finansowany w ramach POIR 4.2, Wielkiej Infrastruktury Badawczej, gdzie w ramach tego projektu staramy się bardzo rozszerzyć klawin.pl z infrastruktury badawczej do infrastruktury badawczo-rozwojową, która jest już bardzo szeroko skierowana do wsparcia wszelkich działań związanych z inżynierią języka, w szczególności z języka polskiego w obszarach nauki oraz również działań na rzecz społeczeństwa i gospodarki, wsparcia dla firm, które są zainteresowane wykorzystaniem w szczególności analizy języka, technik analizy języka polskiego. Tak obrazowo klawin ERIC, czyli konsorcjum państw, tworzy w tej chwili 22 członków, 3 obserwatorów. Polska jest wśród członków założycieli i tak mapa, która się zmienia, monotonicznie raczej rosnąca, czy przybywa nam centrów klawin w Europie, obrazuje, że klawin jest przedsięwzięciem ogólnoeuropejskim, jest już instytucją, istniejemy formalnie od 2012 roku, w praktyce od końca 2013 roku. Poprzez już wiele lat istnienia klawin przestał być projektem, jest stabilną infrastrukturą ze stabilną działalnością. Jest klawin, skrót Common Language Resource and Technology Infrastructure, czyli wspólne zasoby językowe, infrastruktura technologiczna.
Jak już mówiłem, jest rozproszoną infrastrukturą, tworzą ją 24 centra technologiczne, 25 centrów wiedzy w 27 krajach, czyli więcej krajów jest zaangażowanych z własnej woli poprzez różne instytucje niż krajów członkowskich. Klawin jest przede wszystkim ukierunkowany na zebranie, udostępnienie zbiorów danych i baz danych opisujących język naturalny oraz programów komputerowych do analizy tekstu i mowy na różnych poziomach. Ale Klawin wytworzył szereg aplikacji badawczych wspierających badania w różnych obszarach nauk humanistycznych i społecznych przede wszystkim, ale jak już mówiłem, w różnych krajach, w szczególności w Polsce, wychodzimy już to od kilku lat poza ten ścisły obszar działania. Też zwracam Państwu uwagę na ofertę Klawinu od samej góry. Jeżeli Państwo wejdziecie na Klawin Europa, znajdziecie Państwo tam bardzo rozbudowaną federacyjne repozytorium, już ponad miliona rekordów opisujących zbiory danych, zasoby językowe, narzędzia i aplikacje. Też można przeglądać z jednego miejsca kilkadziesiąt korpusów i przejść do interesującego. Można również, tworzymy pod kątem różnych problemów dziedzin badawczych, rodziny popularnych zasobów, katalogowane, opisywane ręcznie. To stało się całkiem popularnym usługą Klawin. Wszędzie tam, gdzie mówię usługa, chodzi w Klawinie ogromna większość ofert jest całkowicie bezpłatna, a w przypadku Polski jest to wszystko, co oferujemy dla nauki, jest całkowicie bezpłatne. Też można Klawin, wśród centralnych funkcji Klawinu znajdziemy również takie narzędzie, no w zasadzie do zorientowania się, jakie narzędzia językowe są do dyspozycji. Language Resource Switchboard, czyli wrzuć plik i naciśnij przycisk, zobacz, co się z tym może stać, które prowadzą do wielu aplikacji udostępnianych. Nie wszystkie te aplikacje są na takim, powiedzmy, poziomie praktycznego zastosowania, ale to, co oferujemy w Polsce jest, jak za chwilę jeszcze Państwo zobaczycie, jest bardzo, zapewnia wysoką stabilność oraz efektywność działania, ponieważ jak Państwo zobaczycie, przetwarzamy bardzo duże ilości zapytań, zadań w ciągu roku. Też konstruujemy, w tym się specjalizujemy w Polsce, kompletne aplikacje badawcze dostępne przez strony WW. Istotnym elementem Klawinu są centra infrastruktura wiedzy, centra Klawin typu K. Są to centra, które oferują w zasadzie dobrowolnej dostęp do wiedzy eksperckiej i wsparcie. Wszystkie te centra starają się bardzo, aby każdy użytkownik przychodzący z problemem otrzymał wsparcie. Jeżeli to się mieści w zakresie kompetencji centrów, ta liczba centrów przy wiedzy przyrasta. Zachęcam Państwa do korzystania z nich. Są bardzo różnego typu. I patrząc na Klawin w Polsce, jak tak widzę pytanie, zaraz postaram się pod koniec prezentacji stawić czas na krótkie pytanie. Klawin w Polsce to jest Centrum Technologii Językowych klawin.pl, udostępniających zasoby, narzędzia, aplikacje, prywatna chmura danych dla naukowców do prac badawczo-eksperymentalnych, szereg aplikacji dostępnych przez stronę oraz Centrum Wiedzy, które czeka na Państwa wizytę. Co Klawin oferuje? Przede wszystkim wspieramy otwartą naukę i uprawiamy otwartą naukę. Zasoby językowe, dane, oprogramowanie, aplikacje na otwartych licencjach, wiedzę i bezpośrednie wsparcie. Wszystko to jest bez opłat. To nie znaczy, że za darmo. Płaci za to Ministerstwo Edukacji i Nauki. Też w coraz większym zakresie naszym sponsorem jest również Politechnika Wrocławska, za co bardzo dziękujemy. Zasoby językowe, Klawin oferuje setki już w tej chwili zasobów językowych, korpusów języka polskiego i wielojęzycznych, bogato anotowanych, leksykalne bazy danych, tutaj w zakresie morfologii, gramatyki, semantyczne, a nawet też wkraczamy obszar pragmatyki i tutaj nie, jest to fakt, są to jedne z największych zasobów językowych na świecie. Mało który język poza angielskim jest tak wspierany w tej chwili jak język polski dzięki
wieloletniej pracy, nie tylko klawina, ale też wielu innych projektów. Podstawowe narzędzia językowe, praktycznie cały potok, łącznie, jeśli Państwo zobaczycie, jak na wysoki poziom osiągnęliśmy w zakresie analizy składniowej, morfosyntaktycznej składniowej, również jest to poziom absolutnie światowy. Aplikacje badawcze, szereg aplikacji badawczych, gdzie do budowy analizy korpusów, analizy statystycznej tekstów, stylometrycznej, wydźwięku, analizy semantycznej i większość tych aplikacji już w tej chwili po latach jest współtworzona przez użytkowników, którzy przychodzą z problemami, czy też wyrasta to z różnych projektów, które wspieramy. Było bardzo istotną częścią naszej misji Klawina od samego początku, było bezpośredni kontakt z konkretnymi naukowcami, zespołami, bo wydaje nam się, że tylko w ten sposób możemy współtworzyć humanistykę cyfrową i cyfrowe metody w dziedzinie nauk społecznych. Także wspieramy zespoły, projekty, indywidualnych naukowców, ale także studentów. Nie pozostawiamy nikogo bez pomocy, nawet studenta pierwszego roku, który przychodzi. No oczywiście nie robimy prac zaliczeniowych ani magisterskich, innych dla studentów, ale zawsze staramy się odpowiedzieć na pytania. Wspieramy od samego pomysłu na badanie, czy w ogóle jakichś marzeń naukowych. Zawsze zachęcamy do marzeń naukowych, przychodzenia do Klawiny z różnymi pomysłami, marzeniami poprzez problem, zadania, wniosek, aż po realizację badań, gdzie często w miarę możliwości angażujemy się bezpośrednio w postaci osób miesięcy. I z zeszłego roku na przykład, żeby Państwa zachęcić do kontaktów i wykorzystywania Klawiny, wsparliśmy bezpośrednio 77 zespołów i badaczy. Od szereg działań, to już wspominałem, odnotowaliśmy ślad po 188 znanych nam użytkownikach, którzy w jakikolwiek sposób gdzieś nas wspomnieli. Bardzo jesteśmy wdzięczni za cytowania. Oraz przetworzyliśmy 1,5 miliona zadań, ponad 9 milionów, prawie 10 milionów przetworzonych dokumentów o łącznej objętości 124 tysiące kwowadisów, czyli jeden kwowadis to rozmiar powieści Kwowadis Sienkiewicza. Jutro będziemy mówić o rozszerzanie oferty Klawin na wsparcie dla biznesu i też dla działań badawczo-rozwojowych sztucznej inteligencji. Tutaj patrząc na upływający czas, chciałem Państwu tylko mało tutaj specjalnie, ta prezentacja jest krótka, dzisiaj nie będziemy mówić za dużo o tym, czym, o różnych aspektach oferty Klawinu w szczegółach. Chcemy pokazać dziś i jutro Państwu przede wszystkim Klawin poprzez zastosowania. Natomiast zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę, gdzie trochę, no, zaszłość pod taką nazwą Mediateka, udostępniamy szereg materiałów, w tym również kompletne materiały z poprzednich warsztatów, prezentacji. Mamy też kanał na YouTubie, gdzie nagrania z warsztatów są umieszczane konferencji. Tam wszelkie szczegóły możecie Państwo znać. Dobrze, to jest... Prosiłbym, takie się, widziałem jedno pytanie. Chwila czasu, mogę odpowiedzieć na pytanie. Bardzo proszę. No, jakby pytanie zostało wpisane w czacie. Taka forma jest najlepsza, dlatego że później możemy zebrać te wszystkie pytania i również Państwu je przesłać wraz z odpowiedziami. Także jeżeli są jakieś pytania, proszę je umieszczać w czacie. Postaramy się odpowiadać albo w trakcie naszych prezentacji pod ich koniec, albo prześlemy też, jeżeli to będą bogatsze pytania, później odpowiedzi wraz z materiałami konferencyjnymi, pokonferencyjnymi. Bo widziałem rękę podniesioną w którymś momencie. Tak, pani Dorota Gutfeld miała podniesioną rękę, z tego co widziałem, ale już nie jest podniesiona, więc nie wiem, czy pytanie, czy to tak, był przypadek. Krótko, głosowo, jeżeli jest ta potrzeba. Dobrze. Dziękuję bardzo. Też będzie na koniec dnia jest przewidziana sesja odpowiadania na pytania, zagadnienia, te dyskusyjna. Zachęcam też Państwa do skorzystania z tej możliwości.
Dobrze, to teraz już trzymając się planu, z hasło na dwa najbliższe dni, chciałbym zaprosić doktora Jana Wieczorka, asystenta użytkowników, którego misją w klawinie jest wspieranie użytkowników klawinu. Dziękuję, Macieju. Ja jeszcze dopowiem, że właśnie na tym slajdzie, który prezentujesz aktualnie, dotyczącym, prezentowałeś, on dotyczy mediateki na naszej stronie internetowej. Tam znajdą się również materiały z aktualnej konferencji. Także myślę, że w ciągu mniej więcej tygodnia od zamknięcia konferencji, od jutra, postaramy się tam wszystkie prezentacje, również listy pytań wraz z odpowiedziami umieścić, żeby został ślad, żeby to służyło również kolejnym generacjom badaczy. Dobrze, to teraz ja... Proszę? Udało mi się w końcu znaleźć. Tak, to chodzi właśnie o tę część u nas na stronie klarinowej. Także tam Państwo Klarin. Znajdą. Klarin.pl, mediateka, to jest... Myślę, że ta mediateka jest bardzo dobrą nazwą dla działu zawierającego naprawdę różne materiały, bo tam są i tekstowe, i graficzne, i prezentacje także. Dlatego to nie jest ani biblioteka, ani filmoteka, tylko mediateka. Teraz już oddaję ekran i głos. Dziękuję ślicznie. Już sekundkę. Ja oczywiście pozostaję cały czas, jestem też do dyspozycji Państwa. Oczywiście, ja też już Państwu udostępniam. Czy przewidziano analizę ścieżek, mimo padło pytanie. Do pewnego stopnia tak, to znaczy Klarin rozwija narzędzia do analizy dźwiękowej i również będzie w którymś momencie naszego programu mowa o chronopresie, gdzie na potrzeby chronopresu prowadziliśmy wyodrębnianie ścieżek dźwiękowych z polskiej kroniki filmowej i transkrypcję do tekstu.